Od 2 lat w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie Słupcu organizowane są memoriały imienia Radosława Druciaka w halowej piłce nożnej młodzików, rocznik 2004 i młodsi. Kim był Radosław Druciak? Radosław Druciak był moim synem i moim wychowankiem. Grał od grupy młodzika aż w kadrze, aż do seniora w Piaście Nowa Ruda, z którego przeszedł do Chrobrego Głogów, później do trzeciej ligi, później grał w Stilonie Gorzów w drugiej, w pierwszej lidze, a później grał w Czarnych Żagań i Warce Nowa Sól. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn: Piast Nowa Ruda, Chrobry Głogów, Arka Nowa Sól, Polonia Bystrzyca Kłodzka, Orlik Kłodzko, Nysa Kłodzko, Polonia Stal Świdnica i Baszta Wałbrzych. Miał być zaproszony Górnik Wałbrzych, ale pan Ciołek w ostatniej chwili, zespół mu się rozchorował i załatwił nam na turniej Basztę Wałbrzych, której bardzo dziękujemy na ten turniej, że przyjechała. Uroczystego otwarcia zawodów w imieniu poseł na Sejm Moniki Wielichowskiej dokonał senator Stanisław Jurcewicz. Myślę, że po pierwsze wspieramy to wraz z koleżanką poseł Wielichowską, wspieramy te turnieje, dlatego że chyba jako rodzic czy pan jako mieszkaniec zdaje sobie sprawę, iż jeśli młodym ludziom pełnym energii, werwy, zapału skierujemy tą młodzież na sport, to będzie podwójna korzyść. Po pierwsze, nie będą spędzali coś, co teraz prawie jest chorobą. Spędzali czasu ciągle nad komputerem. Po drugie, jednak aktywność fizyczna daje i zdrowie, a sport da jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, nas w sporcie człowiek się uczy. W sporcie się wygrywa, w sporcie się przegrywa. W życiu też bywa różnie. Trzeba nabyć tej odporności takiej życiowej. Sport uczy. I cieszę się, że ten drugi memoriał Radosława Druciaka możemy wesprzeć. Tutaj będzie rywalizowało ze sobą 8 drużyn. Czy jakaś drużyna jest pana faworytem? Zawsze jest faworytem dla mnie ten, który wygra. Każda z drużyn liczyła 10 zawodników, a w polu grało 4 zawodników plus bramkarz, a mecz trwał 12 minut bez przerwy. Mecz otwarcia rozpoczął się pomiędzy Piastem Nowa Ruda a Basztą Wałbrzych. Niestety w tym spotkaniu Piast Nowa Ruda uległ Baszcie Wałbrzych 0-1. Coś nie udało się w tym meczu otwarcia. 1-0, przegrana. Dlaczego? Niestety nie udało się na inaugurację. Przegraliśmy 1-0. Troszeczkę mało ruchu. Chłopcy troszeczkę wystraszeni. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach będzie wyglądało to lepiej. Ja w to głęboko wierzę. W kolejnym spotkaniu Nysa Kłodzko zremisowała 1-1 z Polonią Stal Świdnica. Jakie jest założenie w takim razie dla drużyny w tym turnieju, w tym memoriale? Założenie drużyny jest dla mnie jedno i zawsze. Zawodnicy mają grać na swoim poziomie tak, jak potrafią. Oczywiście ja ich wspieram, pomagam, mniej więcej dyryguję, jak mają to rozgrywać, ale to wszystko zależy od zawodników. Wynik i miejsce jest dla mnie rzeczą drugorzędną, nie stanowi dla mnie to żadnego znaczenia. Stanowi to, czy zawodnicy dadzą z siebie wszystko, czy zawodnicy zagrają tak, jak powinni zagrać i w jakiej dyspozycji są na dzień dzisiejszy. Jesteśmy po zimie, także już przygotowania prowadzimy na zewnątrz, z hali już wyszliśmy, także po pierwszym meczu jestem bardzo zadowolony z swoich zawodników. W turnieju brała udział również kolejna drużyna z Kłodzka, Orlik Kłodzko, który w pierwszym swoim spotkaniu zremisował 0-0 z Chrobrym Głogów. Tych turniejów podczas tego okresu jesienno-zimowo-wiosennego jest naprawdę dużo i jakby człowiek miał tylko na to patrzeć, które miejsce, gdzie, to za pół roku tego nikt nie będzie pamiętał. O wiele bardziej istotne jest dla mnie tak zwana kultura gry. Czy chłopcy się uczą, czy podejmują słuszne decyzje, odpowiedzialne, czy potrafią wykorzystać swoje umiejętności techniczne, które uważam, że moja drużyna ma wysokie. Natomiast w tym pierwszym meczu nie pokazaliśmy tego na pewno, na co nas stać. Faworytem turnieju była Arka Nowa Sól, która wygrała zeszłoroczny turniej i nieoczekiwanie w pierwszym swoim meczu przegrała z Polonią Bystrzycą Kłodzką 1-0. Mecz z faworytem wygrany to cieszy. Jeździmy, już mamy któryś z kolejny turniej. Mój zespół akurat w tych turniejach gra, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Ostatnich kilka turniejów żeśmy zdobyli miejsca 1-3. W ostatnim turnieju w Ząbkowicach żeśmy ten turniej wygrali. Także to, że nas nie stawiają w roli faworyta, w sumie dobrze, bo zespół ma mniejszą presję, a to co gra, to widzimy wszystko na boisku, jak to wszystko przebiega. Teraz się nie udało w tym pierwszym meczu, prawda? Tak, jesteśmy zmęczeni, mieliśmy ciężką podróż.
Kilku chłopców się zleczyło, ale już doszkodzą do siebie powoli, także następnym meczem myślę, że będzie już lepiej. Dwie najlepsze drużyny z fazy grupowej rywalizowały w dalszej części o medale. Pozostałe ekipy mierzyły się o miejsca 5-8 w klasyfikacji końcowej. W meczu o siódmą lokatę doszło do pojedynku gospodarzy Piast Nowa Ruda z Nysą Kłodzko. Zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. W rzutach karnych lepsi byli Kłodczanie, którzy wygrali 2-1. Tak samo potoczył się pojedynek o piąte miejsce w konfrontacji pomiędzy Chrobrem Głogów a Arką Nową Sól. Również padł wynik 0-0, a w rzutach karnych wygrali Głogowianie 2-1. Do półfinału trafił Orlik Kłodzko, który musiał uznać wyższość Polonii Stal Świdnica, która wygrała to spotkanie 1-0. Innemu zespołowi z powiatu kłodzkiego, Polonii Bystrzycy Kłodzkiej, również nie udało się awansować do finału. Lepsza była Baszta Wałbrzych, która wygrała to spotkanie 2-0. W meczu o brązowy medal także nie udało się wyłonić zwycięzcy w regulaminowym czasie gry. W rzutach karnych pomiędzy Orlikiem Kłodzko a Polonią Bystrzycą Kłodzką lepsi okazali się ci drudzy, którzy wygrali to spotkanie 3-2, zdobywając trzecie miejsce w tym turnieju. W finale zwycięzcę udało się wyłonić w regulaminowym czasie gry. Najlepszą ekipą w zawodach okazała się Polonia Stal Świdnica, która pokonała Basztę Wałbrzych 1-0. Jakie plany na przyszłość? Czy dalej będziecie Państwo kontynuowali? Na pewno pani poseł Monika Wielichowska wystosowała specjalnie, bo dzisiaj nie mogła być, bo jest w Warszawie, w Sejmie pismo i tak samo pisze, żeby chciała, żeby to była kontynuacja tego turnieju, który żeby się odbywał co roku, pamięci Radka, bo on sobie na to zasłużył.